Wywiad ze mną. Rozmowa ze mną. Do naszej szkoły pozostała informacja o pana występa w szkolnym kabarecie Jedynak. Czy będąc już uczniem planował pan artystyczną drogę zawodową? Nie. W sumie nie. Ja wtedy bardzo intensywnie trenowałem judo i z tym raczej wiązałem przyszłość. No niestety kontuzja mnie wyleczyła ze sportu. No i wtedy, jak to powiedział mój brat, przecież ja się do niczego innego nie nadaję, jak do tego. No to z braku jakiegokolwiek wyjścia. Wiem, że brzmi to dosyć dziwnie, ale tak jakoś po prostu się poskładało, że moja droga tak się ułożyła, a nie inaczej. Kogo uważa pan za swojego mistrza? O, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, ponieważ w tym zawodzie ciężko znaleźć sobie takiego jednego mistrza. Raczej przynajmniej ja staram się czerpać od wszystkich świetnych aktorów, których poznaję albo których widziałem w filmach. Chociaż takim najbardziej zbliżonym tego ideału, który jest gdzieś tam w mojej głowie, to Marlon Brando. To lata 50. i 60. to jego role na Nadbrzeżach, w Tramwaju zwanym Pożądaniem. To jest takie aktorstwo, które mnie interesuje. I coś takiego, co jest gdzieś tam moim celem, żeby tak swobodnie poruszać się na planie filmowym, w teatrze, jak on to robi. Ostatnio głośno o panu przy okazji spektaklu o Eugeniuszu Bodo, ale zadebiutował pan również jako autor monodramu Poczekalnia, napisanego dla mamy. Czy obie drogi będzie pan kontynuował? No, drogę Eugeniusza Bodo na pewno, ponieważ to jest wykonywanie mojego zawodu. To jest właśnie bycie aktorem, a co do pisania, ja to traktuję jako hobby. To była czysta przyjemność. Wiem, jakie to jest trudne, wiem, jak ciężko być dramaturgiem. Jeżeli będę miał jakieś pomysły i jeżeli ktoś by chciał zerknąć na te sztuki, je na przykład wystawić w teatrze, odpukać, to z chęcią, ale nigdy nie będę na to patrzył jako na pewien przymus, który ja muszę robić. Ja nie muszę, ja to robię z przyjemności i jeżeli tylko będzie okazja po raz kolejny się wykazać dla przyjemności, to z chęcią to zrobię. Czy marzy pan o jakiejś roli? No. Wielu aktorów by powiedziało pewnie Konrad Gustaw, Kordian, Hamlet, Macbeth. A ja bym chciał zagrać Stanleya w Tramwaju zwanym Pożądaniem. Gdy myśli pan Czechowice Dziedzice, co pan czuje? Dom. Czechowice Dziedzice to dom. To miejsce, gdzie się zawsze wraca z pewnym sentymentem. Jest to miejsce, gdzie mam wielu przyjaciół, z którymi się znam od maluchów w przedszkolu do dzisiaj. I jesteśmy bardzo blisko ze sobą. I no dom. To wszelkie dobre uczucie. Jak pan wspomina swoją karierę zawodniczą jako reprezentant naszego miasta? Moja kariera zawodnicza judo się szybciej skończyła niż zaczęła tak naprawdę, ponieważ mnie kontuzja wyleczyła ze sportu w wieku 16 lat. Ale to było coś wspaniałego. Nigdy bym nie zamienił trenowania judo na nic innego, ponieważ to jest szkoła życia. To jest wychowywanie przez sport, którego jestem wielkim fanem i zawsze będę powtarzał wszystkim rodzicom, że to jest najlepszy sposób wychowywania swoich dzieci. Posłanie ich pod opiekę ludziom, którzy robią to z pasji, którzy zajmują się dziećmi dlatego, że to kochają, ponieważ kochają sport, kochają pracę z młodzieżą i od takich ludzi można się bardzo dużo nauczyć. Tak jak ja się nauczyłem od mojego trenera, Bogdana Tyla. To uczy dyscypliny, to uczy szacunku,
i to uczy ciężkiej pracy oraz organizowania sobie czasu. Ponieważ życie wtedy wygląda tak, przynajmniej jak jesteś dzieckiem. Przychodzisz ze szkoły, jesz obiad, odrabiasz lekcje, idziesz na trening, przychodzisz z treningu, poglądasz telewizję, idziesz spać. Jest to takie dosyć monotonne, ale to uczy systematyczności i uczy tego, żeby człowiek potrafił sam o siebie zadbać w takim sensie, że musi przypilnować wszystkich spraw, które jego dotyczą. I to jest bardzo dobre, a... No nie no, wspominam to świetnie i nigdy bym nie zamienił tych wspomnień na nic innego. No, jak się coś kocha, to się to robi bez monotonii. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.